tym roku otrzymaliśmy od wydawców 14 książek. To jest najwięcej, odkąd istnieje konkurs burmistrza Zakopanego. Książki bardzo różnorodne, gatunkowo, tak zresztą regulamin pozwala, żeby to były książki wszystkich gatunków, pod warunkiem, że będą to książki literackie, czyli na przykład nie encyklopedie, prawda? Trzy książki odpadły z powodów formalnych. No, festiwal i konkurs ma swoje ścisłe takie zasady. Książki mają dotyczyć Zakopanego i Tatr. Dwie książki dotyczyły innych gór, nie Tatr, więc z wielkim żalem, bo były to świetne książki, musieliśmy je odłożyć na bok, a jedna z książek została opublikowana już w tym roku i ona także nie mogła wejść, bo książki dotyczą wydań zeszłorocznych, wyłącznie 2018 rok. Ale ja myślę, że i tak było w czym wybierać. Książki nam się niezwykle podobały. Obrady trwały i trwały, sami Państwo wiecie, bo musieliście na nas czekać. I myślę, że te pięć tytułów to będą książki, które będą czytelników satysfakcjonowały. To, że obrady tak długo trwały, czy to było spowodowane tym, że Państwo się nie mogliście porozumieć co do werdyktu? Stosujemy pewne procedury głosowania, oczywiście, które nam to ułatwiają. Był tylko problem właśnie w gatunkowy, bo Zakopane i Tatry to są miejsca, które kuszą też artystów i otrzymujemy książki, które są na granicy książek literackich i albumowych. I tutaj musieliśmy się porozumieć, żeby zdecydować, czy książki wszystkie te, o których żeśmy mówili, nie przekraczają regulaminu, czy nie ma zbyt wielu zdjęć w stosunku do tekstu i czy tekst jest wystarczająco literacki, nie tylko informacyjny, prawda, czy przyrodoznawczy. I nad tym musieliśmy trochę porozmawiać. Proszę wymienić te pięć tytułów, które zostały nominowane. Oczywiście, bardzo proszę. Książka dla dzieci Renaty Kijowskiej, Piękna Kuba Niedźwiedź, historie z Gawry. Dwie książki autora z Zakopanego, Macieja Pinkwarta, który był zeszłorocznym laureatem. To jego wybór, czy zbiór felietonów z powyłamywanymi zębami oraz biografia Stefana Żeromskiego, która nosi tytuł Stefan Żeromski, prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. Poza tym książka Ujek pamięci Józefa Krzeptowskiego, Józefa Pitonia i Topr, żeby inni mogli przeżyć, Beaty Sabały-Zielińskiej. Reportaż o historii Topru i akcjach ratunkowych rozmaitych, które miały miejsce. Co Państwa skłoniło do tego, żeby właśnie te pozycje zostały nominowane? Zawsze się kierujemy jednak poziomem literackim. To jest dla nas pierwsza zasada i najważniejsza. Potem bierzemy pod uwagę oczywiście ujęcie tematu, inne walory artystyczne książki, ale no, zobowiązuje nas regulamin do tego, aby książka była literacka i spełniała wszystkie wymogi literackości. No, ona musi być piękna, ona musi być literaturą piękną. Z jakiejś strony nad tym też rozmawiamy. O tym też rozmawiamy dużo bardzo. Czy Państwo już skłaniacie się ku którejś z tych pozycji, żeby ona była właśnie tą wygraną? No się skłaniamy, choć może na razie niejednoznacznie, ale obowiązuje nas klauzula tajności. Także niczego nie powiemy wcześniej, jak dopiero w sierpniu na festiwalu. W tym roku festiwal będzie się odbywał już po raz czwarty, w dniach 9-11 sierpnia, pod hasłem Zaczytane Zakopane. Wzorem lat ubiegłych na Placu Niepodległości staną targi książki, odbędą się tam również spotkania z różnymi autorami. Nie chcemy jeszcze na razie wszystkiego zdradzać, jedynie mogę powiedzieć, że w pierwszym dniu będziemy gościć pana Marka Bińczyka ze swoją nową książką zatytułowaną Kontener. Ostatni dzień to po prostu gala, już coroczna gala, towarzysząca Zakopiańskiemu Festiwalowi Literackiemu, podczas której dowiemy się, kto otrzymał nagrodę literacką i koncert Mirosława Czyżykiewicza. Myślę, że każdy, kto lubi poezję śpiewaną, będzie zadowolony i chętnie przyjdzie na ten koncert.